O! Jest, widzę. Droga chyba na Ostrołękę. Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. Sejfy.pl. Incorsa. Przedstawiciel marki Schmeisser. Dystrybutor marki CMMG. Firma Kaliber. Sklep Strefa Celu. Pistolet jest chorwacki, więc planowałem zdjęcia na gorących, złotych plażach Chorwacji. No ale wiecie, nie można mieć wszystkiego, więc muszą nam wystarczyć troszeczkę chłodne plaże Arturówka koło Łodzi. No przyznacie sami, że też nie jest źle. Poczekajcie tylko jeszcze chwilę. Halo, reżyserka, dacie trochę szumu morza w tle chociaż, co? Dobra? O, super. No, idzie od razu lepiej. Pistolety, które dzisiaj Wam pokażę, to najnowsze chorwackie HS-y SF-19. Gdybyście byli ciekawi historii firmy, to dokładnie omawiam ją w odcinku 71 przy okazji recenzji H11. Jak widzicie, SF-19 zewnętrznie nie różnią się od XDM-ów, które produkowane są przez Chorwatów na rynek amerykański. Największe zmiany firma poczyniła wewnątrz pistoletu. Tutaj wymieniono bądź poprawiono 11 części składowych, które odpowiadają między innymi za pracę spustu. Ale o nich opowiem w swoim czasie. Pistolet strzela amunicją 9x19 mm parabellum i zasilany jest z 19-nabojowego magazynka. Co ciekawe, niezależnie od długości lufy, chwyt pistoletu jest tej samej długości, by pomieścić potężny, dwurzędowy magazynek. SF-19 sprzedawane są z różnymi długościami luf. To akurat jest najmniejszy z lufą 3,8 cala, czyli taki kompakt z pełnowymiarowym chwytem. Kolejny rozmiar to taka 19 z lufą 4,5 cala i można powiedzieć, że ten model odpowiada takiemu pistoletowi typu full size, czyli długa lufa, również duży pojemny chwyt na pojemny magazynek. No i jest również wersja z lufą 5,25 cala. To już można powiedzieć, że to jest taki pistolet bardziej przeznaczony do sportowych osiągów. Z prostej przyczyny ma odciążony zamek. Widzicie tutaj to ogromne wycięcie. Oczywiście długą lufę. No i co najważniejsze, bardzo sportowe, regulowane przyrządy celownicze. W pudełku znajdziemy trzy stalowe magazynki, czyli na bogato, wymienne nakładki na chwyt, smar, szczoteczkę i wycior. W wersji z lufą długości 5,25 cala jest jeszcze kluczyk do regulacji szczerbiny oraz bardzo czytelny manual. Redakcja pragnie zapewnić, że w trakcie kręcenia odcinka nie zjedzona została żadna kaczka w buraczkach. A teraz idziemy sprawdzić, jak się strzela z najnowszego SF-19. Kiedy testowałem CZK P10M, zrobiłem sobie test FBI z 2013 roku. Notabene zresztą bardzo fajne recenzje od Was dostałem, że fajny test, że można sobie rzeczywiście go traktować jako trening albo właśnie test własnych umiejętności strzeleckich. Ale wtedy też obiecałem Wam, że zrobię za jakiś czas test FBI z 2019 roku. Po kilku zmianach. Po pierwsze zmniejszono ilość zadań do 10. Wystarczy do zrobienia tego testu tylko 50 nabojów. Oczywiście potrzebna jest tarcza FBI QIT-99. Wystarczą dwa magazynki, bo będzie tylko jeden przebieg ze zmianą magazynka. No i na pewno przyda się oczywiście timer, tak? Bo będziemy robić wszystko w limitach czasowych. Ja oczywiście za każdym razem będę Wam mówił, na czym polega dany przebieg, dane zadanie. Będziemy liczyć oczywiście punkty i wpisywać w specjalną tabelkę. Notabene tą tabelkę zamieszczam Wam pod filmikiem, można sobie ją pobrać, gdyby ktoś chciał sobie taki test zrobić. Jeszcze wprowadzono ważną zmianę w punktacji. Otóż każdy strzał w pole oznaczone tutaj, ta butelka, bez kreskowanych linii, jest punktowany każdy strzał jako 2 punkty. Wszystko co poza tymi liniami to 0 punktów. No i oczywiście każdy strzał ponad limit czasowy to także jest 0 punktów. W sumie tych punktów można, jak łatwo policzyć, zdobyć 100, a 90 punktów zalicza test. Test ważny jest przez rok. Muszę przyznać, że zadanie niełatwe, bo właściwie można zrobić tylko 5 misów. Dobra. Pokaż, panie. Uff. Dobra, mamy 6 strzałów oddanych.
3 z silnej, 3 ze słabej. 5,09 zmieściłem się w limicie czasowym, który wynosił 6 sekund. Dobra, wszystko w tarczy. Jeszcze taka moja sugestia mała dla Was. Jak robicie sobie taki test FBI, to powieście sobie ze 3 tarcze, żeby nie robić wszystkiego do jednej tarczy, bo czasem po prostu będzie Wam, nie wiem, pójdzie dziurka w dziurkę, trudno będzie określić, czy jest to trafienie, czy mis. Więc powiedzmy zadanie 1, 2, 3 zrobimy do tej, potem przejdziemy do następnej, żeby to wszystko było po prostu bardziej czytelne i łatwiejsze do policzenia. Ale na razie zadanie numer 1. Jest! Cechą wspólną wszystkich SF-ów 19 jest od razu, słuchajcie, lejek w komplecie. Przy czym on wygląda na pierwszy rzut oka, jak się tak wyjmie, to wygląda jak, szczególnie w tych czarnych, jak po prostu część chwytu. Tymczasem w takim piaskowym widać dokładnie, że jest to po prostu osobny element, który oczywiście można założyć albo zdjąć. 5, pół kroczka, o, bo dokładnie 4 m 60 cm. Wyjmij broń z kabury, oddaj 3 strzały. No, można powiedzieć, prosta rzecz, ale limit czasu 3 sekundy. Robimy. Dobra. 3 strzały. 2,61. Raz, dwa, trzy. Dobrze, zaznaczyliśmy sobie. Zauważyliście, że w tym zadaniu trzeba było wyjąć broń i z ukrycia i po prostu oddać 3 strzały. I tak naprawdę w teście FBI z 2013 roku za każdym razem wyciągaliśmy broń z kabury. Natomiast w 2019 roku powrócono do strzelania z tak zwanej pozycji low ready. Dlaczego? Dlatego, że funkcjonariusze zwrócili uwagę, że bardzo często, kiedy interweniują, broń mają już wyjętą i przygotowaną mniej więcej na wysokości tutaj klatki piersiowej, gotową do wyprowadzenia szybkiego strzału. Więc dlatego wrócono też do właśnie tej strzelania z pozycji low ready, która była też konkurencją, zadaniem w teście FBI przed 2013 roku, więc to jest taka ciekawostka. Gotów? No, sekunda 24. Jeszcze tylko zobaczę, czy 3. Raz, dwa, trzy. Jest, zaznaczę sobie, dobra. No dobra, to jeszcze ostatnie zadanie na dystansie 5 metrów, 4, dokładnie 60. To będzie znów z pozycji low ready, tym razem 6 strzałów. I mamy na to 4 sekundy. Limit mieliśmy 4 sekundy, 6 poszło, 2,19. 3, 4, 5, 6, panie. No, co ta? Nie wierzysz w kolegę? No. Tak jak Wam mówiłem, wszystkie SF-y mają tej samej długości chwyt. O ile w takiej wersji full size, no to wiecie, no mamy po prostu duży pistolet full size. Tak, tutaj jest jeden, wiecie, z jednej strony plus, drugi minus. Po pierwsze, oczywiście to jest pojemny chwyt, duży magazynek, super. Uważam, że wiecie, do broni takiej defensywno-ofensywnej pojemny magazynek, no jest bardzo przydatna rzecz. Lepiej mieć no jeden więcej niż jeden za mało. Ale trzeba pamiętać, że właśnie w takim kruciaku z lufą 3,8 cala, czyli broni typowo do takiego concealed carry weapon, skrytego noszenia, no tutaj ten chwyt jest naprawdę mocno przerośnięty i trzeba pamiętać, żeby się odpowiednio ubrać albo nosić może to w appendixie, bo to jest, słuchajcie, kawał kopyta. To jest kawał kopyta i jak będziecie nosić na przykład w zewnętrznej kaburze z boku, no to się tutaj może mocno odznaczać. Wiem, bo już nosiłem przy marynarce jakieś kurtce, no po prostu widać. To jest naprawdę duży chwyt, więc wiecie, coś za coś, troszeczkę trudniej ukryć, ale z drugiej strony, słuchajcie, macie klamkę, która ma magazynek prawie tak pojemny jak pistolet maszynowy, więc no to na pewno działa mocno na plus. Dystans 6,5 metra, dokładnie 6,40 cm i 3 zadania przed nami, znów w limitach czasowych. Na początek wyjmij broń z kabury, oddaj 5 strzałów i będzie na to 5 sekund. Robimy. Uff, cholera. Dobrze jest. 3,15, czyli jesteśmy w limicie. Ale powiem Wam, że dwa ostatnie strzały po prostu puściłem na wysokości pasa. Ale jest, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Kolejne zadanie. W broni będą tylko 4 naboje. Czyli po wystrzeleniu 4 strzałów zamek zatrzyma się w tylnym położeniu. Trzeba wymienić magazynek.
i oddać kolejne 4 strzały. Limit na to to 8 sekund i właściwie będzie to jedyne zadanie z wymianą magazynka w całym zestawie na dystansie 6 metrów 40 centymetrów. Cholera! Kuźwa, poczekaj. Co tam mamy? Nie wiem, bo nie ja. O kurwa, no tak, 7,79, czyli na styk, jeśli chodzi o limit, okej, okay. 8 strzałów się zgadza. Czyli dobrze, tak? No jest dobrze, tylko że niestety już będzie minus 2 punkty, bo zrobiłem jednego misa. Dobra, słuchajcie, mamy 8 weszło, znaczy 8, weszło 7. Tu niestety mamy jednego misa, którego już od razu zauważyłem, nawet już po strzale. Bez sensu, no ale minus 2 punkty, okej. Okay. Gotów? Czekaj, już muszę sobie przypomnieć, co ja mam do zrobienia. Low ready, 5 strzałów, 4 sekundy. Dobra. 3,10. O, bardzo dobrze. Grubo pod limitem. No i wszystko w tarczy. Ale mi cholera poszło. Wszystko w lewą stronę, ale to dobrze, bo teraz będę strzelał w prawą, tak że będziemy mogli wykorzystać tą tarczę. Słuchajcie, no czas zwiększyć odległość. Przed nami 14 metrów. Pierwsze zadanie, wyjmij broń z kabury, oddaj 3 strzały w 6 sekund. Maksymalnie. Magazynki z broni wypadają bardzo ładnie, bardzo łatwo. No zresztą słuchajcie, to takie wiecie, stalowe, fajne, z dobrym poślizgiem, to tutaj nie ma jak to inaczej działać. A skoro już o ekstrakcji magazynka, oczywiście zatrzask magazynka jest zdublowany i od razu działa, słuchajcie, z lewej i prawej strony. Nie trzeba robić żadnych przekładek. No i także, co nie było cechą wspólną wszystkich HS-ów, teraz w SF-19 zdublowany jest także zatrzask zamka w tylnym położeniu. Wszystkie SF-y posiadają znacznik obecności nabojów w komorze i znacznik napiętej iglicy z tyłu zamka. Przyrządy celownicze są stalowe z białymi punktami, poza wersją z lufą 5,25 cala, gdzie zainstalowano przyrządy typowo sportowe z regulowaną szczerbiną i światłowodową muchą. Oczywiście jak wszystkie HS-y, 19 mają także 2 bezpieczniki zewnętrzne na spuście i chwycie. Ale to już jest daleko! Mamy raz, dwa. No i zobaczcie. Szkoda, że wiecie, mówię, niepotrzebnie się spieszyłem, bo może bym tu gdzieś w te okolice trafił. Byłoby to po prostu tak, wiecie. No, to ładnie. Się przeciwnik ruszał. No, też może być tak. No i jeszcze na 14 z pozycji low ready tym razem oddam 3 strzały, ale limit będzie krótszy o sekundę, bo 5 sekund, ale myślę, że z tej low ready spokojnie też po prostu wymierzę i oddam 3 równe strzały. Nie będę się tutaj szarpał ani jakoś tam, wiecie, spinał. No, wracam. Trzy strzały. Znów uważam, że trochę za szybko, ale na szczęście zadanie wykonane, chociaż jeden strzał na granicy, dobrze, że nie w linii, dobra, 3 strzały, super, no to słuchajcie, tą odległość 14 metrów mamy zaliczoną, przed nami tak naprawdę jedno ostatnie zadanie, które będzie robić na 23 metrach. I tutaj mamy wyjąć broń z kabury, oddać 4 strzały stojąc, a następnie trzeba przyklęknąć i oddać kolejne 4 strzały. Limit na to 20 sekund. Co tu więcej gadać? Pamiętacie w poprzednim teście z 2013 roku takie zadanie było do wykonania dwukrotnie i do tego jeszcze trzeba było pracować na zasłonie. Tutaj nie trzeba żadnej zasłony, no, po prostu musimy celnie ostrzelać tarczę, ale tu w tym wypadku zrobię jedną rzecz, powieszę jeszcze kolejną, dobra, żeby nie było też jakichś niedomówień, strzelimy do czystej tarczy.
Broń rozkładamy na cztery podstawowe elementy: szkielet, zamek, lufa i urządzenie powrotne. Lufa została pochromowana wewnątrz, co wpływa na jej trwałość. Urządzenie powrotne jest bardzo ładnie wykonane i składa się z dwóch sprężyn o różnym zwoju osadzonych na teleskopie. Zamek i szkielet są także bardzo ładnie wykonane i spasowane. O ile zewnętrznie z drobnymi różnicami SF-ka to XDM, o tyle wewnątrz widać większe zmiany. Poniklowane zostały główne elementy odpowiedzialne za pracę mechanizmu spustowo-uderzeniowego, takie jak iglica, bezpiecznik iglicy, zaczep iglicy i szyna spustowa, a także wyrzutnik, zatrzask magazynka czy dźwignia demontażu. Dodam tylko, że niklowanie wpływa na trwałość i żywotność pokrytego nim metalu oraz zmniejsza tarcie między pracującymi elementami. Dzięki temu posiadacze poprzedniej generacji HS-ów z pewnością zauważą dużą zmianę w kulturze pracy spustu. Opowiem Wam o tym już za chwilę. W sklepie Kaliber od jakiegoś czasu można kupić rewolwer Smith & Wesson M29. Tak, ten sam kultowy rewolwer, z którego strzelał sam brudny Harry. Umówiłem się do Kalibra, że pojadę i postrzelam sobie z niego i oczywiście relacje z tego strzelania zamieszczę na YouTubie, ale musicie się chwilkę uzbroić w cierpliwość, ponieważ nagrywam materiały z pewnym wyprzedzeniem, więc jeżeli dzisiaj Wam mówię o rewolwerze M29, no to pewnie ten pojawi się za jakieś tam 2, może 3 tygodnie na YouTubie. W sklepie Strefa Celu znalazłem ostatnio bardzo fajne akcesorium, to celownik kolimatorowy Mepro do montażu na pistolecie, ale w dość nietypowy sposób. Otóż na pistolecie montuje się najpierw szczerbinę ze specjalną szyną, a do tej montuje się kolimator. Tak, wiem, że to wtedy kolimator jest troszeczkę wyżej nad osią lufy, ale jest jeden plus tego urządzenia, otóż można je bardzo szybko zamontować i równie szybko zdjąć z pistoletu. Powiem Wam szczerze, na razie nie miałem okazji tego testować, więc Wam dokładnie nie powiem, ale jakbyście byli ciekawi, no to słuchajcie, takie ciekawe akcesorium mają właśnie w Strefie Celu. Już w ten weekend, 5 i 6 czerwca, Incorsa Cup, czyli zawody IPSC Level 3, czyli już takie, wiecie, dla zawodowców. Wszystko odbędzie się na strzelnicy TAS na Śląsku. Oczywiście w tym miejscu życzę powodzenia wszystkim zawodnikom, którzy będą startowali, a na przykład gdyby ktoś chciał kibicować, to oczywiście 5 i 6 czerwca na TAS można spokojnie przyjechać, kibicować, a potem zobaczyć, kto stanie na pudle. Powodzenia, zawodnicy! Ledwo wrzuciłem na Facebooka zdjęcie z tym oto maluszkiem CMMG i od razu jest, co to? No to właśnie, to jest CMMG, ta sama firma, która robi Mutanty, którego zresztą Wam ostatnio pokazywałem, tylko że to się nazywa Banshee. Banshee jest, słuchajcie, małym AR-kiem zasilanym amunicją 9x19 Parabellum. Nie musi być tak mały, bo można kupić sobie Banshee z o wiele dłuższą lufą, ale jest jedna rzecz w tym Banshee, po prostu sztos i cool. Ale teraz Wam nie powiem, natomiast lecę na strzelnicę postrzelać, a w, no, zaraz niech pomyślę, no niedługo, na YouTube'a wrzucę na pewno dokładną recenzję tej bardzo ciekawej konstrukcji na 9 para. I na koniec jeszcze zaproszenie na imprezę, którą organizuje Strzelnica TV wspólnie ze strzelnicą Black Arma za Warszawą. To będzie wspólne strzelanie, trenowanie i jedzenie. No, jak przystało na Strzelnicę TV, o dobry posiłek na cały dzień zadba koło gospodyń wiejskich ze wsi Przyjmy. Słuchajcie, będziemy dużo strzelać, dużo ćwiczyć, ale także, słuchajcie, będzie można postrzelać z różnych fajnych innych konstrukcji, bowiem o to zadbali nasi sponsorzy. Strefa Celu przywiezie trochę fajnych zabawek, z których będzie można śmiało postrzelać do tarczy. Przywiozą również bardzo fajne nagrody. Również dołączył do tego grona sponsorów Kaliber, który również zadba o gadżety i nagrody. No i od safeów.pl będzie do wygrania safe klasy S1. Pamiętajcie, że link do zapisów znajduje się zawsze pod filmikiem w każdym odcinku. Bilety jeszcze są, także śmiało, można wbijać. Ja oczywiście tą imprezę szczególnie kieruję do osób, które są początkujące, dopiero co odebrały pozwolenie albo nie mają pozwolenia na broń. Chciałbym, żebyście zobaczyli i właściwie wzięli udział w imprezie, na której nie ma spiny, nie ma żadnej rywalizacji, po prostu miło się spotykać. Czekamy, pogadamy, pośmiejemy się, dużo postrzelamy, a potem po prostu najemy się do syta. No i oczywiście w pełni dobrze spełnionego obowiązku pojedziemy, wrócimy do domu. A jak ktoś będzie chciał zostać, to możemy zrobić imprezę dwudniową. Nie ma żadnego problemu. 19 czerwca na strzelnicy Black Arma strzelaj ze strzelnicą TV. Michał Kwiatkowski, zapraszam Was bardzo gorąco. Spust moim zdaniem pracuje dobrze. Mamy króciutki pre-travel, taki no 2-3 mm. Następnie dochodzimy do ściany, ale ta ściana nie jest taka
To nie jest to łamane szkło. Tylko po przyłożeniu kolejnej siły do palca następuje taki łagodny moment przełamania. Musicie sobie to sprawdzić w sklepie, wiecie. To są czasem takie niuanse, które trudno wyrazić słowami. Niemniej jednak ja uważam, że ten spust pracuje bardzo dobrze i co najważniejsze, jak robiłem test FBI na tym kruciaku, absolutnie mi on nie przeszkadzał. Po prostu spust dobrze działał, robił swoją robotę. I chyba przecież o to chodzi. Powiem wam, że tego zadania boję się najbardziej, bo tu mogę nałapać najwięcej misów, ponieważ po prostu nie jestem dobrym strzelcem na tym dystansie. Na razie mam tylko jednego misa, przypomnę, maksymalnie można zrobić 5, czyli właściwie powiedzmy, że mogę 4 razy spudłować, ale absolutnie o tym nie myślę, bo jak pytacie, myśleć trzeba o trafieniu, a nie o tym, że można zrobić na przykład gdzieś tam misów. To jest demotywujące, także myślę o tym, że tą tarczę ostrzelam wszystkimi 8 i ten jeden mis pozostanie tylko. Ciekaw, nie widzę jeszcze stąd. Jest 8 strzałów, limit nieprzekroczony, bo było 20, a mam 16. 25, ale widzę już jednego misa. Chodźcie bliżej, mam nadzieję, że tylko jeden. Dobra, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Stąd bardzo fajna grupka i niestety jeden mis, czyli... Najnowszy test z 2019 roku zaliczyłem, co bardzo mnie cieszy. Muszę chyba przyznać, że nawet z lepszym wynikiem niż ten z 2013 roku, bowiem zdobyłem 96 punktów, zalicza 90, więc z bardzo dużym zapasem udało mi się ten test zaliczyć. Egzamin ważny jest rok, pamiętajcie, po roku trzeba go po prostu powtórzyć, a najlepiej taki test robić sobie, myślę, raz w miesiącu. Oczywiście to taka sugestia dla tych, którzy chcą świadomie nosić broń, chcą świadomie jej używać w razie użycia broni, żeby być bezpieczny dla siebie i otoczenia. Warto taki test, 50 pestek wystarczy, słuchajcie, sobie zrobić, żeby sprawdzić swoje umiejętności, a jednocześnie po prostu przetrenować takie najczęstsze pozycje, z których będziemy ewentualnie strzelać w razie użycia defensywnego broni. No ja bardzo się cieszę, że mi się dzisiaj to udało. Po raz kolejny użyłem do testu pistoletu, który miałem po raz pierwszy w ręku. Owszem, kiedyś już strzelałem z HS-ów, ale to jest absolutna świeżynka, czyli SF-19. Z tego pistoletu jeszcze nie strzelałem. Troszeczkę tylko oddałem parę strzałów do tarczy, żeby sprawdzić spust i ogólne takie, wiecie, leżenie tej broni w ręku. I powiem wam szczerze, broń absolutnie nie przeszkadza. Świetnie leży w dłoni. Bardzo intuicyjnie można wyprowadzić strzał. Świetnie działają te przyrządy celownicze. No zresztą, co tu dużo gadać. Sami widzieliście na tarczy. No przepraszam was, no słońce zaszło. No wiem, tak wiem, w Chorwacji byłaby już lampa, tak? Bo zapowiadali, że się trochę pogoda zepsuje. No sorry. Bardzo lubię HS-a, bo oni nie zasypują gruszek w popiele. Oni nie tłuką tego samego już któryś tam 19 chyba rok, czy jakoś, tylko cały czas prą do przodu. Cały czas starają się zaskakiwać. Bardzo podoba mi się w tych pistoletach, że poszli w kierunku zróbmy ten sam szkielet, zmieniajmy tylko długość lufy. Przecież i tak bardzo popularne są ostatnio właśnie takie crossovery, czyli pistolety z krótkim zamkiem od kompakta, ale chwytem od full size'a. Więc słuchajcie, po co tutaj się bawić krócej, dłużej? Mamy pełną wymienność magazynków, po prostu mamy 19 nabojowe magazynki. Powiem wam szczerze, to jest, wiecie, ruch, posunięcie takie dosyć ryzykowne. Ryzykowne, ale mnie się bardzo podoba. Ja lubię filmy, które podejmują ryzyko. Kochanie, na urlop przyjeżdżamy w tym roku tutaj, do Arturówki. No chyba ty.